Nie było niespodzianki w turnieju drużynowym Dwór Artusa Puchar Świata we Florecie Kobiet. W finale zmierzyły się dwie najlepsze ekipy na świecie, Włochy i Rosja, które stworzyły fantastyczne widowisko. Oba zespoły w ostatnich 5 latach czterokrotnie spotykały się w decydujących meczach o złoty medal najważniejszych światowych imprez. Mecz był niesłychanie emocjonujący, a ostatni pojedynek był rewanżem za sobotni finał indywidualny. Tym razem Deri Glazowa pokonała Erigo 8-5, ale cały mecz 45-44 wygrały Włoszki. Polki zajęły dopiero 9. miejsce.